W mleku z piersi znajdziemy na przykład przeciwciała, które chronią dziecko przed infekcjami żołądkowymi i infekcjami dróg oddechowych. A co o karmieniu sądzą znane mamy? Jestem mamą trójki dzieci. Każde z nich karmiłam piersią. Amelię i Antoniego 10 miesięcy, Aritę aż 20. I kochałam karmić piersią. To taki cudowny czas bliskości, nawiązywania relacji, czas miłości, czas dla mnie to taki czas odpoczynku, relaksu i błogości. Widzisz, że możesz być dla kogoś całym, całym światem. To jest niesamowite doświadczenie, a przede wszystkim takie poczucie tego, że jestem mojemu dziecku niezbędna i to, że przekazuję mu wszystko, co najlepsze. Poza komórkami odpornościowymi kluczowym elementem budującym odporność są bakterie. Mleko matki zawiera kilkaset gatunków żywych bakterii oraz substancje, które są dla nich pokarmem. Początki nie były łatwe i strasznie miałam pogryzione brodawki. Pamiętam poranione piersi, to karmienie naprawdę było bardzo bolesne i nieraz płakałam. Piersi bardzo bolą, są ciepłe, trzeba je obkładać różnymi specyfikami. I to jest taki chyba moment załamania, myślę, dla kobiety. I zastanawiamy się, po co nam to wszystko. Badania wykazały, że dzieci karmione piersią rzadziej chorują na cukrzycę, otyłość, nadciśnienie oraz astmę. Karmienie korzystnie wpływa też na zdrowie matki, zmniejszając na przykład ryzyko zachorowania na raka sutka i raka jajnika. Nie wiedziałam, jak się za to zabrać, dlatego skonsultowałam się z doradczynią laktacyjną, która pokazała mi, jak technicznie do tego podejść. I wydaje mi się, że to spotkanie było kluczowe, ponieważ potem zaczęłam czerpać rzeczywiście z tego radość i wydaje mi się, że Emilce też było znacznie łatwiej. Mi udało się karmić 7 miesięcy. Niestety tylko 7. Cieszę się, że mimo wszystko udało mi się te ponad pół roku móc przekazywać mu tę miłość płynącą z mlekiem matki. No zawsze takie wtulenie tego ciałka, to rekompensuje wszystko i myślę, że po prostu warto przetrwać nawet trudne początki, czy później jakieś momenty kryzysowe, takie jak zapalenie piersi.